Tonka. Dzisiaj rozpoczynamy historyczną Kuropatwę. Jest 20.12. Naszym gościem jest pan Olaf Popkiewicz, archeolog, ale najlepiej chyba jak pan Olaf sam się przedstawi. Witamy państwa. Witamy bardzo gorąco. Dzień dobry. No mam się sam przedstawić. Tak jest. Najlepiej będzie. Jest taka dosyć długa historia. No w każdym razie to tak, to prawda. Jestem archeologiem z wykształcenia. Też czasami wykonuję ten zawód. Zdarza mi się. No ale głównie się zajmuję taką publicystyką jakby z pogranicza eksploracji i historii. Bo z archeologią to czasami ma coś wspólnego, ale najczęściej bardziej... jednak bardziej z historią. Po drodze. Tak. Po drodze. Widzieliśmy sporo pana filmów, panie Olafie, tutaj jeśli chodzi o tą archeologię taką wojskową, militarną. Bardzo ciekawe, to są arcyciekawe, powiem szczerze, bo można się wiele rzeczy dowiedzieć i opowiada pan z taką ogromną pasją to wszystko. Czuć, że to jest po prostu pana życie. To znaczy, jeżeli chodzi o tą właśnie archeologię wojskową, nie ma czegoś takiego jak archeologia wojskowa. No właśnie. Tutaj jest pomylenie pewnych pojęć, ponieważ archeologia tak naprawdę, pan to jest jako też, nauka tak. zajmuje się epokami, które są nieznane historii. Archeologia początkowo powstała jako taka nauka, która miała być nauką pomocniczą historii, ponieważ gdzieś tam na przełomie XVIII-XIX wieku historycy zdali sobie sprawę, że istnieją takie epoki w historii ludzkości, do których nie ma po prostu źródeł historycznych, czyli chodzi głównie o źródła pisane, bo ludzie po prostu nie potrafili pisać. Tak. I w ten sposób wykształciła się archeologia. I tak naprawdę taki młody człowiek, który jest moim znajomym, postanowił też właśnie pójść na archeologię, pójść w moje ślady. No jak się dostał już na tą archeologię, zadzwonił do mnie i się pytał: Olaf, kiedy ja się będę uczył na tej archeologii o II wojnie światowej? To ja powiedziałem, wiesz co, nigdy. Bo nauka, jeżeli chodzi o naukę historii na studiach archeologicznych, to ta historia się dla nas kończy na XV wieku. Także ta archeologia wojskowa, ta nazwa jest bardzo na wyrost. To jest troszeczkę na wzór tej amerykańskiego podejścia do archeologii. Natomiast my mieszkamy w Europie, no i tutaj indyków za bardzo nie jemy w święto dziękczynienia. Więc nie. Dla nas archeologia, to są tak naprawdę dla archeologów, to się kończy właśnie w tym XV wieku, a już ci archeolodzy, którzy badają ten XV wiek, już tak zasługują na takie uśmieszki swoich kolegów, którzy mówią, tam XV wiek. Jeżeli rzeczywiście, no archeologia taka sensu stricte zajmuje się bardziej epoką kamienia czy epoką brązu, a no już tak. Epoka żelaza, to już powiedzmy sobie szczerze, to już są źródła historyczne, także wiadomo, że dla naszych ziem, na przykład dla wczesnego średniowiecza czy wcześniej, do okresu wędrówek ludów jest tych źródeł jest bardzo mało, dlatego właśnie archeolodzy są potrzebni. Natomiast już w tych czasach takich typowo historycznych, kiedy pojawia się archiwistyka, czyli to jest tam gdzieś XVIII, już XIX tak. wiek, to absolutnie archeolodzy nie mają czego szukać. Jeżeli jakiś mój kolega szanowny, bo to jest sporo takich szarlatanów, którzy próbują coś badać archeologicznie na wydarzenia, nie wiem, pierwszej wojny światowej czy drugiej wojny światowej, no i ja się ich pytam, ale czemu to badacie? To jest troszeczkę tak jak wyważanie otwartych drzwi, ponieważ ilość źródeł historycznych jest. Dla tych okresów jest olbrzymia. Wyobraźcie sobie państwo, że na przykład jeżeli byśmy chcieli dowiedzieć się o losach jakiegokolwiek żołnierza Wielkiej Armii Napoleona, to możemy sobie pojechać do Pałacu Inwalidów i otworzyć kartotekę tego człowieka. Będziemy wiedzieli, gdzie się urodził, jak miał na imię jego ojciec, matka, ile miał lat, kiedy na przykład zginął i tak dalej, i gdzie zginął oczywiście. I nie ma tutaj potrzeby badania tego archeologicznie. To jest po prostu moim zdaniem wyłudzanie po prostu pieniędzy na takie głupoty, gdzie oczywiście ktoś dla swojej pasji może to robić za swoje pieniądze, ale jeżeli ktoś uruchamia jakieś, powiedzmy, państwowe pieniądze w takich akcjach, to już dla mnie to jest wyłudzanie pieniędzy na rzeczy, które są kompletnie niepotrzebne. Panie Olafie, ale ja jeszcze o jednej pasji doczytałam pana. Tak po kobiecu, po kobiecemu zapytam przekornie. Bursztyn i srebro. Tak jest. Mój tata, i rzeźba. Tak, mój tata świętej pamięci był jubilerem. I to tak naprawdę był jubilerem, jak długo pamiętam. Tak naprawdę jak ja przyszedłem na świat, to tata chyba stwierdził, że trzeba jakiś zawód się wziąć, taki poważny. No i się zajął tym jubilerstwem. I tak naprawdę przez całe moje życie, to no, inaczej taty nie pamiętam jak właśnie jubilera. No i siłą rzeczy, tak jak byłem powiedzmy w liceum czy na studiach, no skądś trzeba było pieniądze wziąć na piwo, no to tam sobie dorabiałem u taty jako jubiler. No i myślę, że mam no praktykę w zawodzie jubilera, no myślę, że jakieś no 20 parę lat na pewno. I przepiękne rzeźby są. No tak, specjalizuję się w rzeźbach. Biżuteria, no potrafię oczywiście, jeżeli mam zrobić bransoletkę czy wisiorek, nie ma żadnego problemu, aczkolwiek dużo bardziej sobie cenię rzeźby. One więcej mówią, mogę więcej wyrazić w tych rzeźbach. Tak, i one też się znajdują nie tylko w Polsce,
bo one wyjechały do różnych, są i w Stanach Zjednoczonych, tak? Zdarzyło w Rosji, się. Tak? Zdarzało się, że do różnych krajów one wyjeżdżały, ja sam już do końca nie wiem, gdzie one właściwie. Ale i prywatnych kolekcjonerów również. Tak jest, tak jest. No, starałem się, żeby te rzeźby po prostu coś sobą reprezentowały, to nie jest już taka typowa komercja. Czyli tutaj, panie Olafie, jest połączenie tej pasji takiego artysty, jednak tu z taką dla mnie, no tutaj poszukiwanie skarbów, to już takie typowo męskie. I to też nie jest takie poszukiwanie skarbów do końca, wie pan, bo ja mam tak, też tak, jeden mój zawód, powiedzmy jubiler, drugie to jest archeolog, a trzecia to jest pasja do historii. Powiem pani, że większość tych moich takich właśnie publicystycznych programów, w których idę gdzieś na jakieś pole bitwy, załóżmy z II wojny światowej, z reguły to jest pole bitwy z II wojny światowej i szukam tam sobie z wykrywaczem, ja to nazywam archeologią odwrotną. Dlaczego? Czyli ja wiem, co się tam wydarzyło. Dzięki źródłom historycznym docieram do tych źródeł i po prostu troszeczkę jak niewierny Tomasz pokazuje ludziom, że dotknę tej rany, pokażę, że no... Wielu ludzi prawdopodobnie gdzieś w głębi duszy uważa, no można przeczytać o czymś w podręczniku do historii, czy w jakichś książkach historycznych, o jakichś wydarzeniach, ale czy to miało miejsce naprawdę? To są tylko słowa, prawda? No więc ja opierając się na tych słowach jadę w to miejsce, które zostało opisane i na przykład, nie wiem, była tam stoczona bitwa w 1939 roku, no i idę w to miejsce i wykrywaczem znajduje na przykład polski bagnet wzór 29. No i mówię, proszę, była bitwa? Była. To się naprawdę wydarzyło. A tak, my dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać, tak, o... Twierdzę Toruń, tak? Tak jest. Tak jest, o Twierdzę Toruń. O ostatnim razie, kiedy twierdza Toruń była twierdzą, bo tak naprawdę Toruń stał się twierdzą w ostatniej ćwierci XIX wieku. No i to powiedzmy, ta twierdza bardzo się przygotowywała do wojny, której nie zaznała na całe szczęście. No i po raz drugi i ostatni, mam nadzieję, Toruń miał stać się twierdzą w roku 1944. Już zaczęto pierwsze prace nad jakby ustanowieniem na nowo twierdzy Toruń w tych nowych warunkach wojny, zupełnie nowej wojny. Do której Toruń w ogóle nie był przygotowany wcześniej i w związku z powyższym to się wiązało z gigantyczną klęską Niemców, do której doszło latem 1944 roku. To jest tak zwana operacja Bagration radziecka, która no, bardzo mało się o tym mówi. Mówi się bardzo dużo o lądowaniu w Normandii, oczywiście o czerwcu, o 6 czerwca. To pana tutaj mamy, panie właśnie. Wehrmacht w ciągu całej II wojny światowej nie poniósł nigdy tak wielkiej klęski, wcześniej ani później, jak właśnie w trakcie operacji Bagration, kiedy praktycznie przestała istnieć cała grupa armii Środek. Straty były obliczane na około 1 000 000 wziętych do niewoli, rannych i zabitych niemieckich żołnierzy. To były straty, których Niemcy już nie mogli w żaden sposób powetować, tym bardziej, że ich przemysł już leżał na obydwu łopatkach. No tak, bo to był rok 44. Tak, i to było dosłownie Hannibal Anteportas. Niemcy zostali zmuszeni przez tą ofensywę Bagration do oddania całej Białorusi. Tak naprawdę Armia Czerwona teleportowała się dosłownie w ciągu 3 tygodni od Bobrujska pod Warszawę. O. To było coś niespotykanego jeszcze w czasie II wojny światowej, żeby coś takiego się wydarzyło. Nawet kampania niemiecka we Francji, czy kampania w Polsce niemiecka nie były takim blitzkriegiem, jak właśnie to, czego dokonali Rosjanie, czego dokonała Armia Czerwona. I była to totalna klęska. I Rosjanie dotarli do linii Wisły jakby, tutaj na Niżu Środkowoeuropejskim i było wiadome, że dokonają uderzenia, tylko no, nie było wiadome dokładnie kiedy. Można się było domyślić, że nastąpi to zimą. Dlaczego? Bo zimą wszystkie rzeki są zamarznięte i bardzo łatwiej się forsować. Łatwiej się przemieszczać. Stalin liczył, Stalin, który od razu zrobił się dowódcą stawki, czyli tego najwyższego dowództwa Armii Czerwonej, on wiedział, że to będzie to ostateczne uderzenie, które zostanie zadane Niemcom. I Niemcy też sobie zdawali sprawę, że Rosjanie do tego przystąpią. I w związku z tym no, w sztabach Wehrmachtu zaczęto planować jakiś sposób na zatamowanie tego ataku Armii Czerwonej, gdzie było wiadomo, tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, od tego lata 1944 roku tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem dla Niemców byłoby poddanie się. Ale niestety interesy były przeciwstawne. Tutaj jednak głównie przemysłowcy niemieccy musieli mieć czas, żeby ewakuować się z Niemiec razem ze swoim kapitałem, który potem wrócił w 1949 roku zresztą do Niemiec, do Refenu. I trzeba było tą wojnę dalej kontynuować. I w związku z tym... Czyli na zwłokę. Tak. Tutaj... jakby tą koncepcję niemieckiej obrony zaczął opracowywać niejaki Heinz Guderian. No, legenda tak zwanego Blitzkriegu. Tym razem miał człowiek, który no, ciągle krzyczał, żeby atakować, tym razem miał przygotować doktrynę obronną. To było widać, że po prostu Trzecia Rzesza się już rozpada. I Guderian
wymyślił taką koncepcję tak zwanych Wellenbrecher, czyli falochronów. Że Niemcy nie mieli ani wojska, ani sprzętu, żeby obsadzić całą tą linię, żeby móc obronić się przed Armią Czerwoną. Więc wymyślono, że stworzy się właśnie miasta twierdze. Miasta twierdze, że cały ten impet uderzenia Armii Czerwonej pójdzie w pustkę. Natomiast w tych twierdzach jakby będą Niemcy się bronić, wiążąc znaczące siły wroga. No i tak to miało wyglądać. Toruń został także namaszczony jako jedna z tych twierdz. Czyli trafiło w Toruń. No, nie było innego wyjścia, jego położenie powodowało, że no tak. Musiał być twierdzą, skoro Grudziądz został ustanowiony twierdzą, skoro Gdańsk został ustanowiony twierdzą, Wrocław został ustanowiony twierdzą, no to w takim razie Toruń właściwie nie miał innego wyjścia. Musiał pozostać. Tak. I tak naprawdę te przygotowania do tego, żeby Toruń stał się twierdzą, trwały już właściwie od tego lata 1944 roku. Zaczęto po prostu modernizować tę już wyjątkowo przestarzałą tą sieć fortyfikacyjną zbudowaną gdzieś tam pod koniec XIX wieku. Ta sieć fortyfikacji Torunia tak naprawdę już była przestarzała w momencie, kiedy wybuchła I wojna światowa, a w roku 1944 to już w ogóle trąciło myszką, to była naprawdę muł i wodorosty. Ale zaczęto coś tam robić i trzeba to było zrobić jak najszybciej i nie mając zbyt dużego budżetu. I małym kosztem. Tak jest. No i głównie polegało to na kopaniu całych kilometrów rowów przeciwpancernych, licząc na to, że to zrobi jakąś różnicę Armii Czerwonej. I skąd odbrali tylu ludzi do tego? No głównie była to jednak siła żywa, mieszkańcy, po prostu Niemcy. Oczywiście robotników przymusowych też bardzo wielu pracowało, natomiast był to głównie czyn społeczny. Niemcy zachęceni przez partię NSDAP ruszali gremialnie do obrony swoich domów. No tak. Propaganda niemiecka tak naprawdę już od tej jesieni 1944 roku promowała tak zwany Volkssturm, czyli to niemieckie pospolite ruszenie. Czerwonoarmiści sobie żartowali, że ci Volkssturmiści to właściwie mieli służyć chyba po to, jako takie materace pod czołgi radzieckie, żeby im się łatwiej jechało. Bo to ogólnie wartość bojowa Volkssturmu była równa prawie zeru. No to była ta niemiecka cudowna broń, którą Niemcy pod koniec wojny, no muszę przyznać, że to było jedno z niewielu rzeczy, jakie się Niemcy udały, bo było to tanie i skuteczne, czyli właśnie Panzerfausty, czyli te ręczne wyrzutnie bez rzutowe, których podstawową zaletą była taniość. I to skuteczne. Było to bardzo dostępne, znaczy było to bardzo tanie. Przede wszystkim można było tego wyprodukować bardzo dużo i z tej broni mogła skorzystać kobieta albo dziecko, bo była to wyrzutnia bezodrzutowa, czyli każdy właściwie mógł z tego strzelić, to praktycznie nie miało, znaczy w ogóle nie miało odrzutu, strzelając z takiego Panzerfausta, rzeczywiście nie ma to odrzutu. Był jeden szkopuł. Trzeba było podejść do czołgu na 60 metrów. I tutaj to był jeden problem i to właściwie zarówno wyrzutnia, jak i jej użytkownik byli jednorazowi. Tak pomyślałam. Jeżeli nawet udało się z tego strzelić, jeżeli nawet się trafiło w czołg, to z reguły czołg nie był sam, więc ten strzelec był natychmiast eliminowany. Potem, jeżeli nawet mu się udało z tego wystrzelić. Czyli po części taki kamikadze. Już wiedział, że zginie. I to po prostu na to tylko było stać Niemcy w tamtym momencie, bo niemieckie jednostki wojskowe były praktycznie już tak ogołocone, że z nazwy tylko były dywizjami, czy z nazwy były pułkami, to tak naprawdę była może 1/4 wartości bojowej tych jednostek z początku wojny. Natomiast tutaj ta obrona Torunia, w samym Toruniu ten garnizon miasta, który zaczął być jakby budowany już gdzieś tam pod koniec roku 1944, korzystał głównie z tych szkół wojskowych, które istniały w Toruniu, bo Toruń to było miasto od artylerzystów, nie tylko za czasów polskich, ale także za niemieckich. I właśnie szkoły podoficerskie, oficerskie tutaj dostarczały jakby tej kadry do tego garnizonu twierdzy Toruń. Także była wielka akcja głowy i brzuchy tak zwane, czyli wszelkiego rodzaju urlopowicze, ozdrowieńcy, wszyscy byli z łapanki brani i włączani do tych oddziałów, które... Tak, all hands on deck. Wszyscy byli doraźnie włączani do tych sił tej twierdzy Toruń. Osiągnięto w ten sposób mniej więcej stan tych jednostek, które naprawdę stanowiły niesamowity amalgamat różnych dziwnych jednostek. Około 8 tysięcy żołnierzy ta twierdza Toruń powiedzmy posiadała, ale ich wartość bojowa była naprawdę bardzo różna. Od naprawdę jakichś doświadczonych wygów frontowych, może bez kilku palców i jednego oka, aczkolwiek wygów frontowych, po jakichś młodzików, którzy nigdy w życiu nawet nie nacisnęli na spust. I to wszystko stworzyło właśnie ten trzon jakby tej twierdzy Toruń. I 18 stycznia już było 5 dni
po tym, jak Armia Czerwona ruszyła na linii Wisły. Czyli tak jakby jutro. Tak, ruszył, ruszył, znaczy nie, no tak, jutro będzie 18 stycznia. Jest praca z 17 stycznia, wtedy. Tak jest. I ruszył właśnie pierwszy i drugi front białoruski. Ruszyło w sumie 5 frontów na niż środkowoeuropejski. Natomiast tutaj w ten rejon Torunia docierają 2 fronty. To jest jakby strefa styku tych dwóch frontów, ponieważ linia rozgraniczenia idzie po linii Wisły, czyli ta północna jakby strona Wisły, północna i wschodnia strona Wisły, to jest drugi front białoruski. Pierwszy front białoruski idzie w stronę Bydgoszczy, tą południową stroną Wisły. I w ten sposób po tej stronie to była jakby strefa wpływów jeszcze drugiego frontu białoruskiego, tutaj gdzie jesteśmy w Złej Wsi. Natomiast po przeciwnej stronie Wisły już szedł pierwszy front białoruski. Główne zadanie tej operacji wiślańsko-odrzańskiej należało właśnie do pierwszego frontu białoruskiego. Tutaj niejaki Żukow, marszałek, no chyba najbardziej uzdolniony oficer Armii Czerwonej podczas II wojny światowej, zaplanował zdobycie Berlina w jednym rzucie. On planował dotrzeć do Odry i po 2 tygodniach na przegrupowanie zdobyć Berlin jeszcze w lutym 1945 roku. To się bardzo nie spodobało Batiuszce Stalinowi, ponieważ gdyby Żukow wykonał swój plan, a był w stanie go wykonać, jak twierdzę cały czas, że on spokojnie był w stanie to zrobić, no to Żukow by wygrał II wojnę światową, a nie Batiuszka Stalin, więc obawiał się tego po prostu strasznie. Batiuszka Stalin. Który będzie w historii. Tak, i Żukow idzie na Bydgoszcz i Bydgoszcz zajmuje bardzo szybko. Natomiast drugi front białoruski, czyli marszałek Rokossowski, rusza właśnie tutaj w stronę między innymi Torunia, ale także Grudziądza na przykład, czy Elbląga. I dochodzi do takiej sytuacji, że 18 stycznia już Armia Czerwona podchodzi pod Toruń, już jest po tej wielkiej klęsce pod Modlinem, pod Warszawą. Niemcy są znieceni w ciągu 2 dni z powierzchni ziemi. Te wszystkie jednostki, które przygotowywały się niemieckie przez kilka miesięcy do odparcia Armii Czerwonej, w ciągu 2 dni zostają zmiecione, dosłownie zmiecione z powierzchni ziemi. To troszeczkę tak wygląda, jak ja bym na przykład chciał komuś wrąbać i postanowiłbym pójść pod przedszkole i wlał sześciolatek. Tak, dosłownie tak to wygląda, to co robi Armia Czerwona w tamtym momencie z Niemcami. Jaka to jest bicie leżącego. W tym czasie Armii Czerwonej? To znaczy to, co rusza w tej wielkiej ofensywie styczniowej, możemy mówić o jakimś mniej więcej 1,5 milionie żołnierzy. Jak to było 8 tysięcy? Znaczy, no wiadomo, no, że to jest rozdzielone, natomiast to jest tylko sam garnizon Torunia. Natomiast oprócz tego 1,5 miliona żołnierzy to jest jeszcze nic. Przede wszystkim chodzi nam tutaj o jakieś mniej więcej 20 tysięcy dział, 10 tysięcy czołgów, 10 tysięcy samolotów. To jest taka siła uderzeniowa, że Niemcy nie są w stanie przeciwstawić czegokolwiek już. Tutaj powstaje doraźnie, po rozbiciu tego zgrupowania nad Wisłą niemieckiego, doraźnie zostaje wyznaczony głównodowodzącym tutaj tych resztek niemieckich jednostek rozbitych właśnie w tym boju nad Wisłą tego 13, 14, 15 stycznia. Już 21 stycznia zostaje z tego stworzony taki twór, który zostaje nazwany Grupą Armii Wisła. To są po prostu niedobitki z tego, co tam stało nad Wisłą, czekało na Rosjan i w ciągu tygodnia właściwie przestało istnieć. To z tego się na kolanie montuje Grupa Armii Wisła, a głównodowodzącym Grupy Armii Wisła zostaje niedoszły rolnik, hodowca drobiu Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Zostaje wyznaczony przez Adolfa Hitlera. Adolf Hitler liczy na to, że Himmler coś poradzi na to. No, jak to oficerowie niemieccy sztabowi w tamtym czasie określili Heiniego, bo tak go nazywali, jego dowodzenie to zostało scharakteryzowane takim krótkim zdaniem: huragan dziecinnych wręcz rozkazów. On się kompletnie nie zna na wojsku, bo nie jest wojskowym. Heinrich Himmler nigdy nie był wojskowym. No on próbuje tym wszystkim dowodzić, więc jeszcze powiększa chaos, który istnieje w niemieckiej armii. I tutaj dochodzi do takiej sytuacji, że 18 stycznia jeszcze Heini nie jest głównodowodzącym Grupy Armii Wisła, ale już wiadomo, że będzie. I właśnie 18 stycznia do Torunia przychodzi takie hasło Kołobrzeg w oczekiwaniu. Co oznacza, że w Toruniu zostaje wprowadzone prawo wojenne i że Toruń ma przygotować się do obrony. 20 stycznia pierwsze jednostki Armii Czerwonej docierają z pierwszego frontu białoruskiego, docierają na południe od Torunia, gdzieś tam na południowym skraju poligonu, liżą ten skraj poligonu, bo Rosjanie po prostu idą na Bydgoszcz w tamtym momencie. Pierwszy kontakt bojowy jest z Armią Czerwoną. I 21 stycznia zaczyna się wielka ewakuacja ludności, całej ludności
dzieci z Torunia, wszyscy mają iść w WOM. Już przygotowuje się szpryń komandów w mieście. Wychodzi z tego? Oni mają przejść pod Kokockiem przez Wisłę i iść w stronę Gdańska. Mhm. Bo już zaczyna się tak zwana operacja Hannibal. 21 stycznia 1945 roku rozpoczyna się największa akcja ewakuacyjna w dziejach ludzkości. Około 1,5 miliona mieszkańców Prus Wschodnich zostało ewakuowanych drogą morską do Hamburga głównie, a potem już do stref neutralnych, czyli na przykład do Szwecji, kiedy już Hamburg zostaje zajęty przez aliantów zachodnich, to głównie Niemcy uciekają już potem właśnie do neutralnej Szwecji. I to jest największa akcja ewakuacyjna w dziejach ludzkości i mieszkańcy Torunia też między innymi w niej biorą udział, też mają uciekać w stronę Gdańska. A czy oni tylko drogami się ewakuowali? Czy tutaj też jak Wisła, czy tu Wisłę też wykorzystywali? Znaczy Wisłę trzeba było niestety przekroczyć i właśnie pod miejscowością Kokocko jest ta, była ta przeprawa cywilna, która została już zbudowana dużo wcześniej. Zostały położone maty na lodzie, które były polewane wodą, żeby to zamarzło, bo wtedy jeszcze w styczniu jeszcze był straszny mróz. To był potworny mróz. Teraz to nie da obrady. Nie. Pokrywa lodowa wtedy miała około 0,5 metra, o ile się nie mylę, także spokojnie nawet ciężarówki po lodzie przejeżdżały, z czego Rosjanie szczególnie bardzo chętnie korzystali. Mam takie fajne raporty saperów Armii Czerwonej, którzy sprawdzają wszystkie cieki wodne, to są podawane dzienne grubości lodu i ich ocena, czy są w stanie przekroczyć, tak. Przepraszam. Tak bywa niekiedy. Tak jest, zagadałem się. Bardzo dobrze, z przyjemnością tego słuchamy, panie Olafie. Także w tym momencie tego 18 stycznia jest ten rozkaz Kołobrzeg w oczekiwaniu. 20 stycznia pierwszy kontakt z Armią Czerwoną. 22 stycznia z Gdańska przybywa nowy komendant twierdzy. Ten, który już ma w tych warunkach bojowych dowodzić twierdzą, to już jest generał. Otto von Lüdecke się nazywa. Zastępuje komendanta twierdzy Toruń, wcześniejszego, który był tylko pułkownikiem, to był pułkownik Guksz. No i Niemcy już na poważnie przygotowują się do obrony miasta. A my w dalszym ciągu słuchamy opowieści pana Olafa. I skończyliśmy na Kokocku i tym lodzie takim bardzo dużym. Bardzo. Na tych przeprawach lodowych. No właśnie ci cywile około 21 stycznia, czyli wtedy, kiedy jeszcze za bardzo... Znaczy był jakiś tam kontakt bojowy z Armią Czerwoną, tylko ta Armia Czerwona sobie powędrowała w postaci pierwszego frontu białoruskiego, powędrowała sobie na Bydgoszcz i Toruń sobie za bardzo nie łamały głowy, ponieważ Toruń był wyznaczony dla drugiego frontu białoruskiego. To takie były tak zwane pałosy, czyli takie pasy natarcia poszczególnych frontów, a potem w ich obrębie armii i tak dalej, które miały te fronty i armię zajmować. No więc Toruń akurat przypadł w udziale 70. Armii, która wchodziła w skład drugiego frontu białoruskiego, dowodził nią niejaki generał Popow. I tenże generał Popow miał ciężki orzech do zgryzienia. A dlaczego? Ponieważ Toruń, mimo tego, że owszem, te siły garnizonu toruńskiego były z przypadku, mimo tego, że te fortyfikacje pamiętały jeszcze czasy, kiedy działa strzelały czarnym prochem, to mimo wszystko był miastem. Miastem dosyć dużym, którym dosyć łatwo było się bronić. A Popow nie miał artylerii oblężniczej, nie miał tego typu wynalazków. Liczył na to, że garnizon toruński po prostu sobie z tego miasta albo wyjdzie. Zostawi puste miasto. Bo gdyby Niemcy rzeczywiście zostali w mieście i zaczęli go bronić, no to Popow miał ciężki orzech do zgryzienia. Na pewno musiałby prosić o pomoc. Musiałby na pewno prosić o pomoc, to by na pewno w stawce było niezbyt miło mile widziane, a w jego drugim froncie także na pewno Rokossowski by też go nie pogłaskał po głowie, więc miał poważny taki orzech do zgryzienia. I w związku z tym Popow musiał się przygotować do długotrwałego oblężenia, no, które opóźniłoby postępy całej Armii Czerwonej. Jeżeli jego armia by się uzdrała, tak, musiał coś zrobić. I zbliżając się do Torunia, zdawał sobie sprawę, że te 8 tysięcy ludzi i do tego jeszcze artyleria. Toruń był miastem artylerzystów. Także było tam ponad 200 luf dział, których kalibry były według niemieckiej nomenklatury określane jako ciężkie, czyli powyżej 75 mm kalibru. Do tego jeszcze czyli jakie to jest duże wtedy? Bo tak po kobiecemu... 77 centymetrów. O, to duże. No minimum. Tak, do tego jeszcze Toruń był jakby okrakiem pomiędzy, na Wiśle, bo z jednej strony był Podgórz ze swoim poligonem, a z drugiej strony ta właściwa starówka na wzniesieniu, więc teren naprawdę ciężki do zdobywania i armia, która miała przystąpić do tego oblężenia, naprawdę byłaby cała związana przez tych, powiedzmy, 8 tysięcy żołnierzy. Do tego jeszcze należy doliczyć 31. Dywizję Grenadierów Ludowych, która też przybyła do Torunia już takim rzutem na taśmę jeszcze przed rozpoczęciem oblężenia.
oraz dywizję 73 piechoty, która przybywa po laniu, która dostała pod mniej więcej Modlinem. Mhm. Oni przybywają rzutem na taśmę już w momencie, kiedy Rosjanie zamykają już praktycznie pierścień okrężenia, się przemykają przez posterunki 70 Armii 25 stycznia. Czyli w Toruniu są dwie dywizje piechoty, znaczy jedna grenadierów ludowych, druga zwyczajna armijna piechoty, no raz to 8 tysięcy jeszcze obrońców. I tutaj myślę, że z tego wszystkiego wynikało niezłe nieporozumienie, ponieważ jeżeli by policzyć, u Niemców dywizja piechoty liczyła mniej więcej 12 tysięcy żołnierzy etatowo. Mhm. Więc jeżeli policzymy dwie dywizje piechoty, to mamy 24 tysiące, no plus tak. 8 tysięcy to 32 tysiące, tak? O ile się nie mylę, to było. Tylko, że na całe szczęście dla Popowa to nie było 32 tysiące, to na papierze było 32 tysiące, ponieważ faktycznie? Tak naprawdę ta 31 dywizja grenadierów ludowych dostała już wcześniej omłot od Rosjan i tak naprawdę ona występowała w sile tak zwanej Kampfgruppe, czyli grupy bojowej około 3 tysięcy żołnierzy, czyli właściwie miała siłę pułku. No to tak, naprawdę. A i ta dywizja 73 piechoty także około 3 tysięcy żołnierzy liczyła, a nie 12, czyli 4 razy mniej te dywizje liczyły. Ale jedna i druga strona wydaje się, zarówno Heinrich Himmler, jak i Rokossowski liczyli sobie, że w Toruniu jest rzeczywiście 32 tysiące. Czyli propaganda ludzi. Działała. Tak, propaganda działała w jedną i drugą stronę. Teraz też działa. Tak, i te liczby były zawyżane. Natomiast oczywiście, że Otto von Lüdecke, nowy komendant twierdzy, doskonale zdawał sobie sprawę, ile miał żołnierzy i miał minę minorową, bo niby te prawie 200 dział większych kalibrów, które mogły bronić to miasto dłuższy czas, aczkolwiek nikt nie wiedział, oprócz Otto von Lüdeckego, że chwilę wcześniej wszystkie składy z amunicją, które znajdowały się w Toruniu, zostały wyczyszczone do celów walki już w Prusach Wschodnich samych i koleją ta amunicja wyjechała z Torunia, więc mniej więcej Otto von Lüdecke miał amunicji na 3 dni jakiejś takiej poważniejszej obrony. Mhm. O tym Rosjanie nie wiedzieli. Wiedział o tym właściwie tylko Lüdecke. Mhm. No i przygotowywał się do obrony. 26 stycznia 1945 roku 70. Armia zamknęła pierścień okrążenia wokół Torunia. Ten pierścień okrążenia zamknął się na lotnisku w Toruniu. To była ostatnia droga. Ostatnia droga właśnie tutaj w naszą stronę. Jakby to tutaj było. Tutaj idą za złości. W tym czasie Rosjanie zajmowali już Bydgoszcz. Dokładnie w tamtym samym momencie, tylko to był akurat pierwszy front białoruski, a tutaj drugi front białoruski zamknął pierścień okrążenia wokół Torunia. No tak, bo oni po drugiej stronie Wisły. Tak, miasto miało się bronić. Obrońcy w ogóle miasta otrzymali od Heinricha Himmlera taką wzniosłą odezwę, że on ich zaskoczy, że mają się bronić do ostatniego żołnierza, bo oni przyśle odciecz, sugerował jakąś odciecz. Żołnierze wiedzieli jak jest. Więc nie dali się nabić butelkę. Przełknęli ślinę i po prostu zaczęli się przygotowywać na śmierć, bo tak naprawdę to prędzej czy później byłaby śmierć. Z tym, że no, zamknięci w takiej twierdzy, ci żołnierze na pewno by drogo sprzedali swoją skórę, co rozumiał cały czas Popow. I wszystko wskazuje na to, ja mam taką teorię, którą wyłuszczyłem w jednym z moich programów właśnie nazwanym Twierdza Toruń, że Popow od samego początku rozsypywał wokół Torunia okruszki. Że liczył na to, że ci obrońcy Torunia jednak będą chcieli wyjść z tej twierdzy, będą się chcieli przebijać. No, tak. Bo ludzie, którzy są umocnieni w mieście, bronią się w mieście, mogą się bronić w tym mieście bardzo długo i zadać bardzo dotkliwe straty atakującym. Szczególnie, że Niemcy mieli taką specjalną taktykę obrony tych miast twierdz, tutaj najbardziej chyba wskutek tej taktyki ucierpiał Wrocław. Mhm. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, że Wrocław to głównie został zdemolowany przez samych Niemców. Tak, to słyszeliśmy. Tak zwane Springkommando, to były specjalne jednostki saperów, którzy niszczyli budynki do mniej więcej przyziemia. Czyli sami Niemcy wysadzali sobie domy, bo jeżeli broni się w mieście, no to łatwo się domyślić, gdzie może być lufa broni wroga. No wiadomo, że w oknie, no bo gdzie? No tak, bo innego wyjścia nie ma. Ale jeżeli zwalić budynki, zrobić z nich gruzowiska, to nie wiadomo, z której dziury w tym gruzowisku wystaje lufa. No nie. Więc w związku z tym bardzo ciężko zidentyfikować takie stanowiska ogniowe właśnie w takim zrujnowanym mieście. I Toruń był przygotowywany właśnie do czegoś takiego. Historyjki, które opowiadają starsi ludzie, że Niemcy jakieś kable rozciągali tam, że chcieli wysadzić Toruń. Tak, po części tak, ale nie chcieli wysadzić dlatego, żeby zrobić na złość Polakom, że przyjdą i będą mieli zrujnowany Toruń, tylko chcieli wysadzać budynki właśnie do wysokości przyziemi, żeby móc bronić starówki.
wędrówkę. I przede wszystkim ja się upieram przy twierdzeniu, że jednak włodarze Torunia powinni postawić choćby taki mały pomnik Heinrichowi Himmlerowi. Gdzieś w Toruniu, ponieważ to dzięki jego tak zwanym w cudzysłowie geniuszowi strategicznemu Toruń zawdzięcza to, że wygląda tak jak wygląda, że ma tak wspaniale zachowaną starówkę, ponieważ Heinrich Himmler dał się chyba nabrać na ten lep tych dwóch dywizji plus 8 tysięcy, czyli 32 tysięcy żołnierzy w Toruniu i zadecydował, gdzie najpierw zagrzewał wszystkich do walki, to już 29 stycznia 1945 roku raptem obrońcy Torunia, którzy obgryzali już paznokcie i przygotowywali się na twardą obronę i walkę do ostatniego żołnierza, raptem dostali rozkaz, że mają wyjść, opuścić twierdzę i pójść w stronę Bydgoszczy. To była ulga. Ludzie zaczęli pić na umór. Zaczęto niszczyć dokumenty i magazyny różnego rodzaju, bo Toruń był miastem garnizonowym, tu się znajdowało gigantyczne magazyny. Co prawda amunicja wyjechała, ale to ludzie do dzisiaj wspominają to jakieś tony kocy czy materiałów na mundury, które zostały tutaj porzucone przez Niemców. Wysłano narciarzy, którzy mieli przepatrzyć drogę. Odwrót miał się odbyć właśnie dokładnie tutaj przez Złowieś Wielką, mniej więcej ten rejon. Otto von Lüdecke wyznaczył trzy kolumny, które miały wyjść z Torunia. Pierwsza kolumna prawa miała wyjść mniej więcej przedłużeniem ulicy Szosachełmińska w Toruniu i zdążać w stronę Unisławia. Druga środkowa miała wyjść z lotniska w Toruniu i ta prawa grupa, właśnie ta prawa grupa, która miała iść przedłużeniem szosy chemijskiej, to miałaby składać się głównie z tej 73. Dywizji Piechoty, tej, która przybyła spod Modlina 25 stycznia. Środkowa grupa to miały być głównie siły właśnie tych garnizonu toruńskiego plus 600 cywilów, głównie funkcjonariusze partyjni, miejscowi, ich rodziny, to było te 600 osób, plus te parę tysięcy tych żołnierzy garnizonu toruńskiego. Natomiast lewa grupa, która miała iść mniej więcej od portu Drzewnego, iść jakby wzdłuż Wisły, też w stronę mniej więcej Dąbrowy Chełmińskiej. To była głównie 31. Dywizja Granadierów Ludowych, czyli ja mówię dywizja, ale tak jak mówiłem, to są kampgrupy, po prostu po 3000 żołnierzy. I to wyglądało tak, że ta 73. Dywizja, która ledwo co jakimś tam rzutem na taśmę, po prostu fuksem się przemknęła za plecami Rosjan, to ona była z góry skazana na zniszczenie. Ci żołnierze 73. Dywizji dokładnie rozumieli, że oni mają być poświęceni, żeby ochronić te dwie pozostałe grupy, bo oni mieli iść szosą chełmińską, a Rosjanie zajęli już zarówno Chełmże, jak i Kowalewo Pomorskie. I tam właśnie jakby ta główne siły tej 70. Armii stały właśnie tam. Czyli oni mieli przyjąć, oni jakby ich prawe skrzydło odsłonięte. Oni mieli to jakby przyjąć na siebie i wtedy te dwie grupy miały się przemknąć. Pierwotnie zaplanowana przeprawa miała znajdować się w Rafie. I to był taki pierwotny kierunek. W tym rozkazie od Himmlera z dnia 29 stycznia Rafa została wyznaczona jako taki punkt docelowy. No i co? Niemcy przez cały tego 30 stycznia się przygotowywali do tego wyjścia. Grupy się sformowały i nad ranem właśnie 31 stycznia ruszyły grupy. Pierwsza była ta prawa grupa, 73. Dywizja Piechoty. Oni zaliczyli od razu falstart, ponieważ tutaj zawinił jeden radziecki karabin maszynowy, który stał na wrzosach. Oni powstrzymali przez chyba 3 godziny ta załoga tego karabinu maszynowego wyruszenie tej grupy, bo się zemściło to, że Niemcy te wszystkie grupy, Otto von Lüdecke nakazał grupom odciążyć się, czyli nie brać ciężkiej broni, czyli artylerii. Cała artyleria została wysadzona w mieście i została. Oni mieli tylko z lekką bronią na sankach, wozach jak najszybciej przemieszczać się w stronę tej Rafy, czyli nie targać za sobą tych ciężkich dział. No i przez te kilka godzin karabin powstrzymywał Niemców, próbowali się podrywać, ale za każdym razem to wiadomo, że w szpicy szedł jakiś grupa w sile kompanii mniej więcej. Ten karabin ich szachował po prostu. W końcu z centrum miasta gdzieś znaleźli jedno działko 20-milimetrowe, które nie zostało jeszcze wysadzone. No i użyli go do zniszczenia tej grupy Rosjan. W tym samym momencie także przy minimalnym oporze ze strony Armii Czerwonej rusza ta środkowa grupa z terenu lotniska. Przebijają się i także ta lewa grupa, ta 31. Dywizja Granadierów Lodowych też bez większych problemów wychodzi z tego portu Drzewnego. To jest dosyć dziwne, bo Rosjanie niby oblegali to miasto, natomiast jak ruszają te grupy, to właściwie opór jest znikomy. Zerowym prawie. Także to jakieś tam, nie wiem, plutony, kompanie Armii Czerwonej stawiają jakiś opór, są niszczone. Niemcy mają, te siły garnizonu toruńskiego dysponują około 10 pojazdami Hetzer, niszczycielami czołgów na podwoziu czeskiego czołgu Skoda T-38.
I właściwie to jest cała ich broń pancerna. Mają oczywiście trochę transporterów opancerzonych i jakby czoło tej środkowej grupy, tej najważniejszej, w której oczywiście idzie komendant Otto von Lüdecke, stanowi tak zwana Kampfgruppe Mix. To jest taka grupa zbudowana z tych najbardziej doświadczonych niemieckich żołnierzy z tego garnizonu toruńskiego. Też ta Kampfgruppe ma tam prawdopodobnie około 3000 żołnierzy, która idzie jakby w szpicy. Mają też te hecery właśnie na uzbrojeniu. To jest najsilniejsza broń, jaką dysponują Niemcy w tamtym momencie, w tamtym rejonie. I te grupy ruszają... Wydaje się dziwne, bo ponieważ Rosjanie jakoś nie przystępują do pogoni, nie próbują zatrzymywać Niemców, wręcz ich wypuszczają. Co ciekawe, radzieckie lotnictwo też za bardzo nie wykazuje żadnej aktywności. I to ja to porównałem do takiego właśnie przywabiania Niemców, wywabiania z tej twierdzy, żeby wyszli z niej koniecznie. Żeby wyszli sobie spokojnie. Oni weszli wtedy... spokojnie. Taką scenę zrobiłem, jak Popow wrzuca okruszki, bierze bułeczkę i tak... Wyciąga ich jak ptaszki. Tak, żeby sobie wyszli. I rzeczywiście Niemcy przez cały 31 stycznia za bardzo nie są niepokojeni, sobie maszerują po prostu. I już 1 stycznia przychodzi zmiana rozkazów. No bo się okazuje, że przecież Bydgoszcz jest w rękach Armii Czerwonej, to gdzie oni mają być na Fordom? No. Bez sensu. I przychodzi zmiana rozkazów, no, kiedy oni są tam gdzieś mniej więcej w połowie marszu, że mają przekraczać Wisłę gdzieś w rejonie Kokocka. Jest zupełna zmiana rozkazu, więc szczególnie nie odbija to się na tej kolumnie prawej, tej 73. Dywizji Ale Piechoty, pozostałe, tak. Bo oni mają iść na Unisław i właściwie no, jak mają gdzieś tam w Kokocku przekraczać Wisłę, to nie jest specjalny problem. Natomiast ta środkowa grupa no, już musi zacząć zawracać, a już ta lewa to w ogóle zaczyna kombinować jak konie pod górkę. I pod Cichoradzem dochodzi do takiego wielkiego korka. Te dwie grupy, tutaj środkowa i lewa spotykają się ze sobą i próbują się przepchnąć. Otto von Lüdecke wysyła do rozładowania tego wielkiego korka, który powstaje. A to ciekawe, Rosjanie w dalszym ciągu siedzą cicho. Nic się nie dzieje, mimo tego, że Niemcy utknęli w korku i mają problemy. Rosjanie mogliby na nich spać i właściwie ich rozbić. Nie robią nic. Otto von Lüdecke wysyła swojego kolegę generała, komendanta obozu jenieckiego w Toruniu. On się nazywa Melchert. Ma kierować ruchiem, czyli zostaje reguliowczykiem po prostu, generał Melchert. Żołnierze sobie żartują, że to jest ich ostatnia defilada, jak ci tam mokrzy w tym, albo zaczyna się jeszcze odwilż. Ci mokrzy żołnierze w tym błocie, śniegu zderzają się ze sobą, wiedzą, że gdzieś z tyłu są czerwonoarmiści i zaraz ich dorwą. Kłócą się, bójki są, spychane samochody i tak dalej. Ten Melchert stoi w środku tego pandemonium i zakrywa wyłogami swojego płaszcza, swoje generalskie patki na kurtce, żeby nie było, bo mu po prostu jest normalnie wstyd, nie? Bo żołnierze zażartują sobie, że to jest ostatnia defilada i odbierają generał, nie? Więc w związku z tym no, jest naprawdę obciach straszny. Natomiast co Rosjanie planują? To właśnie już 1 stycznia po południu okazuje się, co oni tam zaplanowali. Otóż Popow wysyła swoją rezerwową armię, dywizję. To jest 165. Dywizja Rezerwowa, 6119 żołnierzy dokładnie w tamtym momencie jest. Znaczy to jak na Armię Czerwoną to jest taki typowy stan dywizji, natomiast Niemcy na przykład w dywizji mają 12 tysięcy żołnierzy, natomiast Rosjanie etatowo około 6 tysięcy posiadają w normalnej dywizji strzeleckiej i ta dywizja jest rzucona pomiędzy Dąbrowę Chełmińską a Unisław. Rosjanie wygląda na to, z góry już wiedzieli, którędy pójdą Niemcy, chociaż, a Niemcy myśleli, że pójdą przez Rafę. Popow lepiej wiedział, którędy pójdą te siły garnizonu toruńskiego, to jest ciekawe. Skąd on to wiedział, skoro nawet sam Otto von Lüdecke jeszcze 31 wiedział, że pójdą na Rafę. A już 31 wychodzą rozkazy dla 165 dywizji, żeby zajęła pozycję na linii toru kolejowego, który łączy Dąbrowę Chełmińską i Unisław. I Rosjanie tam się zasadzają i czekają na Niemców. Niemcy, środkowa grupa, wchodzą w tak zwany Las Racinieski. I tam się zaczyna już cyrk, nie? Trafiają na pierwsze grupy, to są jeszcze jakieś takie, no powiedzmy, że grupy harcowników Armii Czerwonej, to jeszcze nie są główne siły Armii Czerwonej. Zaczynają się walki leśne, takie nękające armii, walki leśne, gdzie ci Rosjanie po prostu jakieś takie lotne grupy szczypią tych Niemców, atakują, kiedy Niemcy nie widzą ich po prostu, ale jeszcze powiedzmy jest w miarę Niemcy czują, mi się tak wydaje, że jeszcze kontrolują sytuację. Natomiast 31. Dywizja Granadierów Ludowych wchodzi do Dąbrowy Chełmińskiej, która jest zajęta przez Armię Czerwoną. Jak kiedyś słyszałem taki wywiad z aktorem rosyjskim, który był dosyć popularny w latach 60. 70. On walczył właśnie w tej 165. Dywizji Strzeleckiej. On właśnie był jednym z żołnierzy, który bronił Dąbrowy Chełmińskiej. No i co powiedział? Opisuje, że z jego pułku przeżyło tak naprawdę kilkudziesięciu żołnierzy.
Oni bronili ten Dąbrowy Chełmiński. Tam wchodzi 31. Dywizja Grenadierów Lodowych, około 3000 żołnierzy. No i razem z hecerami, to Rosjanie opisują, w raportach Armii Czerwonej pod datą 1 stycznia możemy przeczytać, że grupa niemieckich żołnierzy, około 500, razem z kilkoma pojazdami pancernymi, przebiła się przez Dąbrowę Chełmińską. Mhm. Rzeczywiście dochodzi do walk o Dąbrowę Chełmińską, tam po prostu dosłownie walka się toczy o każdy dom, nie? Kurczę, mhm. Niemcy znowu się mści ten brak ciężkiej broni, więc o domy się walczy pancerfaustami, się strzela do domów nie mają pancerfaustów. No więc trwają te walki i jakiejś grupie Niemców udaje się przebić tam właśnie już na dół, idą w stronę mniej więcej Gzina. Aha. Ta 31. Dywizja Grenadierów Ludowych, a przynajmniej jej resztki. Natomiast większość sił tego środkowego zgrupowania walczy właśnie w Lesie Racinieckim i kiedy już z niego wychodzą, się okazuje, że na linii toru kolejowego też są Rosjanie, czekają na nich. Tymczasem co się dzieje z tą 73. Dywizją Piechoty, która idzie w tym jakby prawym ugrupowaniu, mhm. które miało być na straty. A tam się nie dzieje nic. Oni omijają po cichutku Unisław, bo wiedzą, że omijają tak od wschodu, że broń Boże nie wchodzi do Unisławia, bo tam jest pełno ruskich. No mają rację, tam jest pełno ruskich. Obchodzą go, dochodzą do Starogrodu. Zgodnie z rozkazami. Obchodzą po cichutku opłatkami, tak żeby nie wkurzać Rosjan. I tam się nie dzieje nic. Spotykają starego rybaka. Już 1 stycznia. Stary rybak im pokazuje przeprawę, która jeszcze była zrobiona dla cywilów wcześniej. No i rusza jeden batalion tej 73. Dywizji Piechoty, przechodzi przez Wisłę, zaskakując kompletnie Rosjan, którzy już w tamtym czasie po drugiej stronie oblegają świecie. To jest pierwszy front białoruski. Jakby wydostali się spod gestii tego drugiego frontu białoruskiego, który ich tam gania w postaci tej 165. Dywizji Piechoty, oni sobie przekraczają Wisłę, tak naprawdę drugiego, ten batalion przechodzi, zajmuje przyczółek na drugiej stronie Wisły i cała reszta tej 73. Dywizji Piechoty sobie przechodzi na drugą stronę. A tymczasem pandemonium trwa w Lesie Racinieckim i pod Dąbrową Chełmińską. Ja to nazwałem takim cedzakiem na Niemców. Ta 165. Dywizja Piechoty jest cedzakiem na Niemców. Niemieckie siły, to załóżmy, jest jakieś tam koło 14 tysięcy żołnierzy, natomiast stawia im opór jakieś mniej więcej 6 tysięcy z hakiem radzieckich żołnierzy. Oni nie są w stanie powstrzymać wszystkich Niemców, ale te posterunki radzieckie są tak rozstawione, że Niemcy mogą zejść na dół w te obniżenia Wiślane, mm-hmm. żeby dojść do przepraw, mm-hmm. tylko mniejszymi grupami. Pełnymi siłami muszą po nocy małymi grupkami się przemykać. Tak, i potem rozbici schodzą tam na dół, już grupkami po 10, 20, 30 żołnierzy, no może stół gdzieś tam. Tak, i w tym momencie Rosjanie kiedy Niemcy już schodzą na dół, to Otto von Lidecke to samo opisuje, bo to von Lidecke przeżył te wszystkie wydarzenia, opisywał, że postanowił zjechać w te obniżenia, kiedy jeszcze trwają walki w Lesie Racinieckim, kiedy ten środkowe zgrupowanie nie jest w stanie się przebić mm-hmm. pełnymi siłami, to zjeżdża na dół, już te obniżenia Wiślane, dojeżdża do miejscowości Błoto mniej więcej, i widzi po prostu pełno porzuconego sprzętu, pełno niemieckich spanikowanych żołnierzy, sam traci swój samochód, wraca na piechotę w ogóle z tej wycieczki. Jest tragedia, no, ale ustala, że ta 73. Dywizja przeszła przez Wisłę, więc on dzwoni przez radio, mówi, żeby zawrócili, im pomogli. A on w tym momencie... Nie słyszę zakłócenia. Nie mają zamiaru najmniejszego wrócić, mają rację. I Otto von Lidecke... Tak, 3 już stycznia... lutego, przepraszam. 3 lutego Otto von Lidecke raptem się okazuje, że nie ma go w środkowym zgrupowaniu. Też przekroczył Wisłę i został się na świecie. Porzucił swoich żołnierzy, którzy już w tym momencie się zaczynają miotać na tych obniżeniach wiślanych. To jest miejscowość Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, tak, Błoto to jest... Dalej. I ta nazwa Błoto bardzo dobrze mówi, bo tam jest dosłownie Błoto. Ci starsi ludzie opowiadali, jak te niemieckie kolumny zaczęły tam schodzić. Tam nie było jakichś czołgów za bazą, te hecery to tam się rozkraczyły wcześniej. Natomiast są wozy konne głównie, bo z tego głównie Niemcy korzystają. Ale to też było ciężko. Ludzie opisują, że te kolejny na tych drogach, które już były w tych obniżeniach, tam właśnie Błoto, Bruki Unisławskie, to w tym kolejny miały po metrze. Po tych niemieckich samochodach to wszystko utykało, a Rosjanie stali cały czas u góry. I tylko patrzyli. Oni się obrócili plecami i coraz więcej artylerii zaczęło przyjeżdżać. To wsparcie dla tej 165. Dywizji przybywa. Coraz więcej dywizjonów artylerii podchodzi. Nawet była taka historia. W Chełmynie mieszkała pani admirałowa Pitułko. Dniaka. Pani Pitułko. Ona to żyła niedawno. Ta pani admirałowa opisywała taką śmieszną sytuację, że jej mąż był członkiem rządu w Londynie. Ona została w Polsce okupowanej. No i raptem pojawiła się Armia Czerwona. Ona mieszkała przy samym rynku w Chełmnie.
Rosjanie ustawili haubice na samym środku rynku. No i te haubice strzelały właśnie w ten garnizon toruński, który się, się wycofywał w te przeprawy wiślane, dziurawiły lód, żeby Niemcy się nie mogli na drugą stronę Wisły przedostawać. No więc hałas był niemożebny na tym rynku w Chełmie. No i pani admirałowa wyszła sobie z budynku, bo nie mogła znieść tego hałasu. Szyby drżały, te haubice cały czas strzelały. Podeszła do tego dowódcy tej baterii, która tam stała na rynku i powiedziała, że ona jest żoną admirała. Pitułko. I ona sobie nie życzy, żeby te haubice tutaj strzelały. Ruski oficer, który tam był, on nie wiedział, kto to za bardzo jest, ale profilaktycznie przedstawił haubice. Jak ta pani, dystyngowana pani się przedstawiła, że jest żoną admirała, no to może lepiej nie ryzykować, bo może ten admirał pije wódkę z batuszką Stalina czy coś. Lepiej. To może lepiej przedstawię te haubice. Lepiej, żeby go... I to taka zabawna historia, że pani admirała pitułko przedstawiła baterię radzieckiej Arturowi. Tak. No i w każdym razie Niemcy się zaczęli miotać. Tak naprawdę od 3 już lutego to Niemcy tam się po tych obniżeniach wiślanych zaczęli miotać. Tam są tereny odkryte. Tak naprawdę to są te takie kępy jakieś takimi jakimiś łozinami, ewentualnie rowy melioracyjne. Tam się wszędzie chowają niemieccy żołnierze. Co więcej, Rosjanie w tamtym czasie, żeby połączyć siły pierwszego i drugiego frontu białoruskiego, jeszcze przed nadejściem garnizonu toruńskiego radzieccy saperzy zaczęli tam budować przeprawy. Swoje własne. I tam były całe bataliony saperów radzieckich, które były natychmiast spieszone. Kazali im rzucić te wszystkie siekiery i miłotki, wziąć karabiny i oni jako takie lotne grupy szczypali tych Niemców. Dochodziło do takiej sytuacji, że w jednym domu, w nocy tam gdzieś tam powiedzmy 3-4 lutego, w jednym domu, w jednej izbie spali Niemcy, a w drugiej Rosjanie. I profilaktycznie nie wiedzieli o sobie nawzajem. No, nie widzieli, tylko palili głupa, no bo chcieli się wyspać. Naprawdę tam dochodzi do dantejskich scen i ten ogień Armii Czerwonej gęstnieje. Ci się okazuje, że raptem gdzieś zniknęli wszyscy oficerowie tam powyżej majora, od majora w górę. Są oficerowie ewentualnie niższego szczebla i podoficerowie, no i pełnoszeregowy, którzy nie mają bladego pojęcia, co mają robić dalej. Więc są ostrzeliwani cały czas przez Armię Czerwoną i ten ogień gęstnieje, jest godziny na godzinę, jest coraz gorzej. Jest pełno rannych, zabitych, no i to jest właściwie już koniec garnizonu toruńskiego. Otto von Lüdecke siedzi sobie razem z tą 173. Dywizją Piechoty już w Świeciu. Natomiast cała reszta, Rosjanie opisują, że wzięli do niewoli około 8 tysięcy niemieckich żołnierzy. A cywili? O cywilach nie wspominają nic. Tych cywilów to była ta grupa tych 600 i prawdopodobnie nie zostali przepuszczeni, jeżeli to byli po prostu tylko cywile. Tak, to nikt się nie zajmował. Nikt się tam nie widzę za bardzo tam w ogóle. Nikt sobie tym głowy nie łamał. Natomiast wiadomo też, że w walkach o Dąbrowę Chełmińską ginie około 1000 Niemców i około 1000 na tych rozlewiskach już na dole, w tych dolinach wiślanych, czyli około 2000 Niemców zabitych. Ilu Rosjan zginęło, to łatwo się dowiedzieć, bo wystarczy pojechać sobie na cmentarz czerwonoarmistów w Chełmie. Tam jest ich tam 1200 chyba 18 czy coś w tym rodzaju, to możemy powiedzieć, że większość zdecydowana z nich to na pewno są ci polegli w tych walkach. Rosjanie mają około 2000 rannych poza tym, nie? Czyli tam powiedzmy około 1500 zabitych, 2000 rannych czerwonoarmistów, natomiast około 8000 Niemców wziętych do niewoli i 2000 zabitych. Myślę, że w tych 8000 też są ranni Niemcy, ci, którzy się dostali do niewoli. Także to jest kompletna klęska garnizonu toruńskiego. Tak naprawdę jedyną grupą, której się udało przeniknąć gdzieś tam, to jest właśnie ta 73. Dywizja Piechoty. Niemcy wykonują uderzenie z okolic Tucholi. Wychodzi 4. Dywizja Pancerna niemiecka, tak, żeby wyjść naprzeciw siłom garnizonu toruńskiego. Tak zwany Forsztos się odbywa, w którym biorą nawet udział tygrysy. Nawet jeden program o tym nakręciłem. Się nazywa Tygrysy atakują nocą. Ale Wisłę przekroczyli też to miejsce? Nie, absolutnie. Oni wychodzą z Tucholi, dochodzą do miejscowości Błądzim. Blądmin, żeby wyjść na... Mniej więcej wiem, gdzie to jest. Tak. Ale większość niemieckich żołnierzy, oni się dostają głównie po tych skarpach tej pradoliny Wisły, wchodzą mniej więcej w Grucznie, się wspinają na górę, ale tam są wszędzie Rosjanie. Oni muszą przejść od Gruczna do Błądzimia mniej więcej, żeby dostać się do swoich. Garnizon, te siły tego Forsztosu, tej 4. Dywizji Pancernej, które ruszają jakby na spotkanie, na ratunek tym żołnierzom garnizonu toruńskiego, udało się im, uwaga, sukces, oswobodzili, czy tam jakby odbili, czy połączyli się z 80-kilkoma żołnierzami garnizonu toruńskiego. To nieliczne. Z kilkunastu tysięcy, załóżmy 14 niech będzie tysięcy niemieckich żołnierzy, to zaledwie 80 paru dotarło do jednostek, które walczą pod Tucholą, bo taki był właściwie cel, dotrzeć do własnych jednostek, które walczą na północ właśnie w okolicach Tucholi. No i od tego momentu się właściwie zaczyna paniczny odwrót Niemców w stronę Gdańska.
który no już się właściwie nie przerwie ani na chwilę. Także ten garnizon toruński to jest całkowita klęska. Niemcy pokazują, że tak naprawdę są dowodzeni przez idiotę, bo Heinrich Himmler jest idiotą, ale dzięki właśnie temu Toruń jest tak piękny, jak jest. Gdyby Heinrich Himmler nie był kretynem skończonym, to rzeczywiście to by z Torunia, jakby się Ruscy wzięli za łby z Niemcami, to nic by nie pozostało. Kamień na kamieniu. Klamki poobrywane, wszystko pozabierane, zniszczone. Drodzy Państwo, będziemy kończyć. Pan Olaf na pewno nie był pierwszy raz, nie ostatni nie, raz u nas. Dzisiaj był pierwszy raz, ale pierwszy, nie tak, ale nie ostatni. Naszym gościem był pan Olaf, tak? To jest bardzo było miło. Nam również było bardzo miło. No, myślę, że słuchacze przeżyliśmy naprawdę wyjście, to wszystko takie trudne, zrozumiałe dla nas wszystkich. Opowieść bardzo pasjonująca i ale dzięki temu, tak jak pan Olaf tu powiedział, Toruń jest taki, jak jest. Tak jest. Tak. Także z tym pomnikiem warto pomyśleć. Właśnie. To apel do władz miasta Torunia jest oczywiście. Naszą drogą przekazujemy.